Tematyka seminarium związana jest z rolą i funkcją instytucji kultury i sztuki w XXI wieku, które to instytucje stają się miejscami dialogu, debaty, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wspólnie ze znanymi ekspertkami i ekspertami zastanawiamy się nad takimi zagadnieniami jak wielokulturowość, obecność obcokrajowców w przestrzeniach kultury, czy też dostępność i włączanie osób z niepełnosprawnościami w działania instytucji kultury. Rozmawiamy też na temat nowych mediów i ich wykorzystania w kulturze. Wydarzenie jest organizowane jako część projektu CREART – Sieć Miast na Rzecz Twórczości Artystycznej, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej – Kreatywna Europa. Myślenie o przyszłości dziś rozpięte jest między dwiema skrajnościami. Z jednej strony dominują takie nastroje apokaliptyczne związane chociażby z tym, co się dzieje w środowisku, ze zmianami klimatycznymi. No i z drugiej strony ciągle raczeni jesteśmy opowieściami, które głównie suflują firmy zajmujące się rozwojem technologii. To są takie fantazje o tym, że wszystkie problemy rozwiążemy właśnie za pomocą nowych innowacji, rozwiązań technologicznych. Jak zwykle pewna rzeczywistość, ta przyszłość wykluje się pomiędzy tymi skrajnościami. Nie można bagatelizować potencjału innowacji, kreatywności ludzkiej, z drugiej strony nie można tym bardziej bagatelizować niebezpieczeństw, o których mówią nam dziś naukowcy. I niewątpliwie takim punktem, który warto obserwować, miejscem, przestrzenią, to jest to, co się dzieje w wymiarze lokalnym, w miastach, w gminach. Zwłaszcza w Polsce to jest niezwykle ciekawa przestrzeń, bo jest to jedyny fragment życia wspólnego i organizowanego przez różnego typu instytucje publiczne, samorządowe, instytucje kultury działające w przestrzeni lokalnej, gdzie nie utraciliśmy jeszcze społecznego i osobistego zaufania do tych instytucji. To jest dobry punkt startu do takiej rekonstrukcji społecznej, szukania rozwiązań dla tych problemów, które rzeczywiście mamy. Jestem językoznawczynią i medioznawczynią oraz edukatorką międzykulturową. Ponieważ mam dwukulturowe pochodzenie, polsko-nigeryjskie, zajmuję się w szczególności tym, w jaki sposób postrzegamy osoby o innym kolorze skóry. Ale osoby o innym kolorze skóry to tak naprawdę tylko jakaś kategoria osób, kategoria innych, których możemy wykluczać ze względu na to, że mają jakieś inne cechy niż my. Takie osoby inne to na przykład osoby z niepełnosprawnościami, osoby z innej kultury, innej narodowości, o innym wyznaniu, nawet osoby innej płci niż my sami, czy innej orientacji psychoseksualnej niż my. Ja w swojej pracy zajmuję się przede wszystkim tym, w jaki sposób zwalczać bariery, które utrudniają nam komunikację międzykulturową, komunikację z kimś, kto jest inny niż my. Nasza organizacja zajmuje się dostępnością kultury dla osób z niepełnosprawnościami i na temat dostępności dzisiaj opowiadałam w Galerii Labirynt. Skupiłam się dzisiaj na pojęciu docierania do odbiorców z niepełnosprawnościami, na tym jak w ogóle do tych grup trafić, jak ich przekonać do tego, żeby się pojawili w instytucji kultury, tudzież na wydarzeniu, które organizujemy. Starałam się, żeby to nie był mój wykład, tylko żeby to była taka interaktywna forma. Starałam się trochę zaanimować uczestników do dyskusji, do burzy mózgów. Mam nadzieję, że to się udało. Wspólnie stworzyliśmy listę takich pomysłów na to, jak działać, do kogo uderzać, w jaki sposób formułować komunikaty, co robić, żeby one były dostępne. I mam nadzieję, że pomogło to osobom, które dzisiaj były. Jesteśmy przedstawicielkami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który jest oddolnym ruchem młodzieży na całym świecie i w Polsce, strajkującym przeciwko obojętności polityków i polityczek w kontekście kryzysu klimatycznego. Tematem dzisiejszego spotkania był kryzys klimatyczny, a instytucje publiczne. Na dzisiejszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak instytucje publiczne mogą pomóc w zatrzymaniu zmian klimatycznych oraz jak mogą wspomóc nas, młodych aktywistów. Mówiłyśmy między innymi o tym, że potrzebujemy jako ruch przestrzeni do pracy. Mówiłyśmy o tym, jak przebiegały nasze współprace z instytucjami publicznymi do tej pory w Warszawie i w Lublinie. Wspomniałyśmy także o tym, czego oczekujemy od instytucji publicznych, jakie są pozytywne przykłady takich współpracy do tej pory między MSK zarówno warszawskim, jak i lubelskim i czego się wszyscy nauczyliśmy przez ten ostatni rok funkcjonowania naszego ruchu.
W swoim wystąpieniu zajmowałem się relacjami pomiędzy internetem a instytucjami kultury, dołączając do tego również kontekst poszerzenia myślenia o obszarze kultury, który wydaje się jest istotne o tyle, że myślenie o kulturze jako o przestrzeni wytwarzania więzi społecznych jest czymś, co pasuje do internetu jako właśnie takiej przestrzeni oddolnej wolności, ale poprzez odniesienie się do doświadczeń w pracy z instytucjami kultury chciałem też pokazać, że łatwiej o tym opowiadać na poziomie ogólników niż realizować w praktyce. Czasami te kwestie bywają szalenie skomplikowane i współpraca z oddolnymi społecznościami to jest coś, co wiąże się też z zestawem ryzyk, co nie znaczy, że nie należy tego ryzyka podejmować. I ostatnim problemem, do którego się odniosłem, jest kwestia związana z internetem jako przestrzenią, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat sama przeszła radykalne przeobrażenia w przestrzeni blogów, platform społecznościowych, dość silnie zdecentralizowanych. Stała się takim miejscem, w którym jesteśmy bardzo silnie formatowani przez dosłownie kilka serwisów, co myślę negatywnie wpływa nie tylko na kulturę, ale w ogóle na procesy społeczne, na procesy polityczne, na demokrację, żeby użyć tutaj górnolotnych może nieco słów, że w tym kontekście instytucje kultury też mają ważną rolę do odegrania, bo mogą stać się przestrzenią budowy języka krytyki tych zjawisk. Rozmawiamy dzisiaj o zarządzaniu w instytucjach kultury. Temat jest w pewnym sensie kontrowersyjny, ponieważ narosło wiele stereotypów, ale też i pewnych uzasadnionych opinii, że zarządzanie nie pasuje do instytucji kultury. Wynika to z pewnego misyjnego charakteru tych instytucji. Dzisiaj mówimy o próbie czy poszukiwaniu nowego języka dla zarządzania, jakiegoś nowego pola, które wykluczałoby coś, co nazywa się w literaturze functional stupidity, pewna funkcjonalna głupota, polegająca na tym, że mądrzy ludzie pod wpływem pewnych rozwiązań z zakresu zarządzania zaczynają robić nie bardzo mądre rzeczy. Instytucja kultury nie tylko ma rozpoznawać potrzeby swoich odbiorców, ale ma je przede wszystkim kreować. I tutaj jest na pewno zupełna odmienność albo zasadnicza odmienność od tego, co proponują rozwiązania w zakresie zarządzania firmami nastawionymi na zysk, biznesowymi rozwiązaniami, gdzie jest bardzo ścisła korelacja między potrzebami odbiorców a tym, co tego typu organizacje dostarczają, i właśnie instytucjami kultury, które w poszukiwaniu własnej tożsamości, w odniesieniu do własnej kultury organizacyjnej powinny te potrzeby kreować.